Przede wszystkim tak, no. Plusem jest to, że wygraliśmy mecz. Na pewno to zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. No i z większym spokojem jechalibyśmy na mecz rewanżowy, ale i tak jesteśmy zespołem, który wygrał, natomiast no nie można być zadowolonym z tego wyniku przede wszystkim, bo z dobrze dysponowanym przeciwnikiem, który zagrał agresywnie, w defensywie przede wszystkim, strzeliliśmy 3 bramki, ale też można powiedzieć, że sami strzeliliśmy sobie 2 bramki i to jest niepokojące, bo w poprzednim sezonie myślę, nie popełniliśmy tyle prostych błędów, po których padły bramki. Więc tu mamy materiał do przemyśleń i musimy z tego wyciągnąć wnioski. I tak jak powiedziałem, mogliśmy mieć bardzo fajny wynik, który dawałby nam jedną nogą awans do dalszej rundy, a tak no to musimy jechać i pojedziemy bardzo skoncentrowani, aby osiągnąć wynik, który pozwoli nam dalej awansować. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Teraz czas na Państwa pytania, proszę. Krzysztof Bromer, Sport, panie trenerze, to pytanie jest, czy wie Pan, skąd te błędy, skąd się biorą takie? No wie Pan, to na to trudno znaleźć odpowiedź, tak? To są reakcje ludzi w ułamku sekundy, jakiś element nieporozumienia. Z drugiej strony gdzieś kiks piłkarski, tak? Choćby ta pierwsza bramka i to są trudne sytuacje, no bo zaczyna się mecz od 0-1, gdzie wiemy, że każda bramka będzie bardzo istotna i trudno będzie dojść do sytuacji bramkowych. Plus taki, tak jak powiedziałem, że wygraliśmy i że Słup potrafił odwrócić losy tego meczu. Właśnie tak wyglądało, jak dopiero ten gol na 1-1 tak rozruszał drużynę, bo po pierwszej połowie to tak dobrze nie wyglądało. No na pewno nie byliśmy super dysponowani w tym dniu, trzeba powiedzieć. Nie grało się nam łatwo. Dużo piłek gubiliśmy. Ludzie, którzy do tej pory odpowiadali za tą grę ofensywną, nie do końca to wychodziło, ale to też było spowodowane tym głębokim ustawieniem Batę, przepraszam, zespołu z Rygi. A ta bramka jeszcze im to ułatwiła, bo ich napędziła, tak? A my, no niestety, tu się wkrada jakaś nerwowość. Proszę. Dominik Kania, Jagor, panie trenerze, chciałbym poprosić, żeby pomógł pan zrozumieć tę sytuację przy drugim trafieniu. Czy w takiej sytuacji błąd ponosi bramkarz, który wybiera się na wycieczkę, czy obrońca, który zgrywa piłkę? Wie pan co, ja nie widziałem jeszcze tej sytuacji, nie widziałem zachowania bramkarza, ale no, prawdopodobnie to jest błąd w komunikacji, tak? Nie było aż tak głośno, żeby nie można było krzyknąć. Dziś są pewne słowa, które powodują, że można się skomunikować. Ja muszę to zobaczyć, wie pan? No bo Franka nie było w bramce, z tego co tak widzę, z perspektywy ławki. Z jego mimiki też wydawało mi się, że on jakby krzyczał, ale na pewien sposób. Proszę o kolejne pytania. Proszę. Dominik Mazur, Radio Luz. Czy pan uważa, że zespół mentalnie jest ciągle w takiej mocnej dyspozycji, bo jednak te indywidualne błędy gdzieś to tam zostaje zawsze z tyłu głowy? I wpływa też na cały zespół. Wie pan co, no jest w dobrej dyspozycji mentalnej, skoro pomimo tych niepowodzeń, tak jak powiedziałem, utraty tej pierwszej bramki, potrafił przechylić szale zwycięstwa i zmienić obraz tego meczu. No, trzecia bramka po pięknej akcji. Gdyby ta bramka nie padła druga, no to już by było też 3-1. Ja myślę, że tu z tym nie ma problemu. Proszę. Dobry wieczór, panie trenerze. Próbuje pan bardzo dyplomatycznych słowach i jakby jest pan znany z tego, że pan bardzo spokojny, ale piłkarze schodzą z murawy, mówili, że trener kazał od razu zejść do szatni. Wyglądało na to, że pan był bardzo wściekły po sezonie. Wie pan co, nie, to zły byłem, to jest fakt. Natomiast kwestia też organizacyjna, bo zazwyczaj jest tak, że ja chcę powiedzieć kilka zdań w szatni i czekamy, bo jeden zejdzie od razu, drugi gdzieś za 5 minut, na niektórych czekamy 15 minut. I poprosiłem, żeby po prostu najpierw przyszli do szatni, chciałem powiedzieć to, co mam do powiedzenia i byli do dyspozycji mediów wtedy bez jakiegoś pośpiechu, bez innych rzeczy. A już nie mówiąc, są sytuacje takie, jak są już zimowe dni, że nawet warto przyjść do szatni, wziąć coś do ubrania, żeby później móc stanąć przed kamerą.